Dla chrześcijan okres Wielkiego Postu jest czasem pokuty, refleksji, wyrzeczeń, dobrych postanowień, dziękczynienia i przede wszystkim modlitwy. Ma służyć nawróceniu oraz pojednaniu z Bogiem. W naszym mieście szczególnym kultem obdarzona jest Kalwaria Wejherowska, na której odbywa się Droga Krzyżowa. Jednoczy setki wiernych, którzy w każdy piątek Wielkiego Postu wspólnie gromadzą się w kościele klasztornym pod wezwaniem świętej Anny, żeby wyruszyć stacjami Drogi Krzyżowej. Główne uroczystości rozpoczynają się w kościele o godzinie 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Jest to również okazja do spowiedzi świętej i uczczenia relikwii Krzyża Świętego, natomiast o 15:45 księża udzielają komunii świętej. O 16:00 wyjściem na Kalwarię rozpoczyna się Droga Krzyżowa. Z inicjatywy prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo uruchamia w każdy piątek linie autobusowe odwożące do domów uczestników uroczystości. Na pasażerów będą czekać około godziny 17:30 autobusy linii numer 2 i numer 3, podstawione na parkingu przy kotłowni OPEC. Odjazd odbywa się po zajęciu miejsc. Autobus z oznakowaniem linii numer 2 będzie jechał trasą do szpitala, natomiast autobus z oznakowaniem linii numer 3 będzie jeździł trasą do pętli Odrębna. Do korzystania z dodatkowego przewozu zapraszane są w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.